moimi ulubionymi zapachami. Ok, jeżeli miałabym zacząć w tym razem od pierwszego zapachu, to oczywiście Good Girl, Karolina Herrera. Good Girl to jest po prostu totalnie mój zapach, uwielbiam i za każdym razem postaram się do tego zapachu gdzieś tam wracać, więc to. Drugi z zapachów myślę, że Black Opium, po prostu uwielbiam i uwielbiam ten zapach przy woskach. Woski do domu, o tym zapachu po prostu numer 1, więc Black Opium, ale te właśnie, to były te chyba jedne z pierwszych, to nie były żadne te limitowanki, nielimitowanki i tak dalej, bo tych Black Opium już teraz jest 1500-1900. Black Opium, mój kompletnie zapach. Wcześniej miałam Marc Jacobs, trochę poszedł tak na boczek. Jeden tutaj z najulubieńszych, najczęściej chyba jednym z najczęściej używanych, znaczy jednym z dwóch najczęściej używanych, to jest Scandal by Night. To jest ten, jak to się mówi? No, Jean-Paul Gaultier i po prostu uwielbiam. Co to jest za nuta? Słodka, ale nie dusząca, trochę jakby z owocem jakimś, jakby z jakąś truskawką, nie wiem. No ale owocowy, zmysłowy, taki romantyczny, aż muszę się psiknąć po prostu. I zawsze jak go miałam, to zawsze mnie ktoś gdzieś tam zaczepił i się pytał, czym pachnę. Podobnie jak zapach numer 2, również moje odkrycie z tamtego roku, to jest In Love With You, Emporio Armani. Kocham go w wersji damskiej i cudowny jest tam w wersji męskiej. Sztos. Coś bardziej kwiatowego, coś bardziej kobiecego, coś bardziej poważnego w odróżnieniu od tego. Tu mamy taką słodycz, ale kojarzy mi się z romantyzmem, a tu z taką, wiecie, z taką konkretną, fajną, starszą babką. To nie są ogólnie zapachy w ogóle młodzieżowe. Nie widzę ich na przykład tak na młodym ciele. Kojarzą mi się bardzo kobieco. Klasyk, Lancome, La Vie Belle. Wszystkim znany, uwielbiam i też jak tylko gdzieś będzie w promkach, to myślę, że co jakiś czas będę do nich wracać. To też jest moja już tam któraś butelka. To jest moja pierwsza butelka i na pewno do nich wrócę, bo to jest kozak z zapachów. Czekajcie, bo zaraz mi się wszystko wywali. To również jest fantastyczny zapach i do tego też zapachu będę wracać, zwłaszcza jak właśnie będzie gdzieś w jakichś zestawach czy coś. No i tutaj moje trzecie opakowanie, chyba trzecia albo czwarte, tylko że tu jest wersja Libre i to jest Intense, a używałam wcześniej te pierwsze normalne Libre, kocham i to był jeden z moich ulubionych, dopóki nie poznałam Skandal i tego In Love With You i stoją dla mnie tak jakby na jednej półce, nie? Plus jeszcze oczywiście Black Opium, no nie wiedziałabym, na który się zdecydować, serio, chociaż wydaje mi się, że najbardziej bym była skłonna mimo wszystko, pomimo że to bardzo lubiłam, to chyba na ten Skandal. A Libre kocham, uwielbiam, bardzo, bardzo lubię i to też jest zapach, który jeszcze będzie u mnie na pewno. To nie jest moja ostatnia butelka. No i coś, do czego wracam od wielu lat, bo na 100, może na 10. I to jest Kenzo Jungle. To jest słynne walenie słoniem, ale to jest po prostu no kozak. To jest coś takiego z półki śmierdzieli. To i na przykład Gucci Rush, którego mam tylko w perfumetce tej z Nenes, bo nie mam w oryginale już, bo mi Oliwka wypsikała. No to właśnie Gucci Rush, to Easy Miak, ten słynny, jeden z pierwszych i Alien ten fioletowy. No, to takie śmierdziele, można powiedzieć. Bardzo, bardzo fajna nuta, dusząca, słodka, więc to. No i to chyba na tyle. Nie wiem, dajcie znać, czy coś zapomniałam. Były oczy, były rzęsy. Jeżeli chodzi o paletki, to wiecie, że ja się nie maluję, więc w temacie takim typowo makijażowym to nie będzie... A, panie Hawranek. A, dobrze, że powiedziałyście. Jakbym mogła zapomnieć. Agnieszka, serio? Uwaga, bronzer, konturowanie, zdecydowanie nic go nie przebija. Dla mnie nic go nie przebija, kupiłam nawet tańszy zamiennik, ale nie pracuję tak samo, nie współpracuję z niczym, ani z pędzelkiem, ani ze szczoteczką, ani z beauty blenderem ten produkt, chociaż faktycznie możemy postarać się nim pomęczyć i uzyskamy coś podobnego jak szarlotką, ale szarlotka po prostu to jest szarlotka. Niezastąpiony bronzer do twarzy, do konturowania, rozpływa się i rozciera jak masełko, to jest Hollywood Contour Wand i ja mam w odcieniu Fair Medium. I on jest naprawdę ciemny, bardzo Wam gorąco polecam. To jest zamiennik, jakby ktoś szukał, to jest Max Factor Miracle Sculpting Wand Light Medium. Bardzo, bardzo podobne, one są nawet bardzo podobnie zrobione, to chyba nawet nie wiem, czy nie było na wzór właśnie szarlotki. Rozświetlacz również Wam bardzo gorąco polecam, to jest coś, co mam dzisiaj na policzkach, ale dołożyłam troszeczkę z paletki do konturowania, jaką też Wam polecam, dlatego że to jest naprawdę wystarczająca. Poza tą paletką nie potrzebuję żadnej innej, tyle Wam powiem, a oprócz tego przednią ulubioną moją była Smashbox, jak ona się nazywa? Smashbox, zaraz Wam powiem. Ta, The Cali Contour. To była moja ulubiona, prawie wydziabana, że tak się wyrażę. No i po niej właśnie to. Także super ekstra. Mamy tu bardzo delikatny różo-bronzer i rozświetlacz, które wyglądają tak. Rozświetlacz jest fantastyczny, daje taką bardzo ładną taflę. No mówię, to są produkty, Agnieszka, weź sobie chusteczkę, bo się umarzesz. To są produkty godne ceny, godne uwagi, warte zakupu. Ja Wam to mówię, będziecie bardzo, bardzo zadowolone z tych produktów, a na 1000% z tego bronzera. Więc tutaj już do Was już należy wybór, czy będziecie chciały ten rozświetlacz w kremie, który daje przepiękną, przepiękną taflę. Zaraz Wam pokażę, to jest taki efekt. No wiem, że widać. To, co się tak pięknie mieni, błyszczy. Więc właśnie jego mam ociupinkę, mam na kościach policzkowych. W poprzednim filmiku, chyba jak robiłam Wam makijaż, właśnie ten, który mam teraz, no to właśnie go użyłam i dodałam ociupinkę właśnie tej paletki. Takie zwieńczenie tego rozświetlenia, zaraz zresztą Wam pokażę. Uwielbiam. Uwielbiam i nie zamieniłabym na razie na nic innego. Zobaczcie. Jest po prostu przepiękna, przepiękna tafla. Tafla, tafla. No nie wiem, gdzie jeszcze mam dać, żeby było widać. No widzę, ja już mam za bardzo. W takim świetle, wiecie, jak na przykład wychodzicie i wieczorem, i wieczorowe to wygląda przepięknie, ale w środku dnia, no to umówmy się, no takie błyszczenie się to nie jest fajne. A przynajmniej ja nie lubię. Więc to jest to w temacie bronzerów, rozświetlaczy. Charlotte Tilbury zdecydowanie. Ten rozświetlacz jest tylko jeden, tam chyba nie ma żadnego. On się nazywa Spotlight. W kremie. Te duo polecam, polecam, polecam. Razy 58. Więc to. No i puder. Nie mogło zabraknąć pudru. Jak ja mogłabym o nim zapomnieć? To jest najlepszy puder ever, jaki kiedykolwiek miałam w okolice oczu, zwłaszcza ze zmarszczkami. Moja cera jest cerą ze zmarszczkami, nie ukrywam. I on sobie po prostu z tą okolicą radzi fantastycznie. Przypudrowana okolica pod oczami. To jest coś, o czym ja kiedyś mogłam dosłownie pomarzyć, bo wydawało mi się, że naprawdę każdy puder gdzieś tam mi te zmarszczki bardziej podkreślał, a ten puder tego kompletnie nie robi. Oczywiście muszę teraz rozetrzeć, bo wiadomo, że dałam go troszeczkę za dużo, a już miałam też konturowanie. Ok. Muszę go po prostu rozetrzeć, ale uwierzcie mi, to jest puder numer 1, ja Wam polecam go z czystym sumieniem i na pewno nie pożałujecie, jest godny ceny, uwagi, jest po prostu godny wszystkiego, co najlepsze. Ja myślę, że to chyba już wszystko. Teraz łyczek kawy. Mam nadzieję, że to wszystko przetrawicie. Dobrze, że się nie chlapnęłam na wizji, nic się nie stało, standard. Dajcie znać, jacy są Wasi ulubieńcy, ja z chęcią poznam Waszych ulubieńców, zwłaszcza na przykład właśnie może tam znalazłabym coś, co może jeszcze nie używałam, a co może bym chciała użyć. Nie wiem, czy coś tutaj mogłam pominąć, czy nie, widzę cały czas w tym kątem oka, kontempluję, że gdzieś jest włos. Także to są wszyscy moi ulubieńcy, wszystkie produkty, wydaje mi się, że chyba wszystko wymieniłam. Chyba tak, no mam nadzieję, że tak. Dajcie znać, jacy są Wasi ulubieńcy, co z moich ulubieńców używaliście, używacie, co na przykład kupiliście, czy jest coś, co kupiliście za moją namową i się u Was sprawdza. No dajcie mi koniecznie znać, czy czymś Was zainspirowałam. Czy ulubieńców moich jeszcze dojdzie na pewno, ale to już w tym roku dojdzie, bo pod sam koniec roku zaczęłam to używać, ale na pewno to będzie ulubieniec, pokażę Wam tylko próbkę. To weźcie sobie i sprawdźcie, ale rzecz świetna. L'Oreal jeszcze Smooth Sugars Nourish Scrub. Skrab do ciała, odżywczy, nawilżający, fantastycznie nawilżający ciało. Po tym peelingu, skrabie, bo jest bardzo delikatny ten skrab, nie będziecie potrzebowały absolutnie żadnego balsamu. Ja dostałam jeden w prezencie, jeden sobie pełnowymiarowy kupiłam. Jeden mam w łazience, drugi mam chyba właśnie tu, to zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. W pełnowymiarowym opakowaniu wygląda to następująco, to jest taki, jest tego chyba 3 albo 4 rodzaje. Tego nie do końca Wam polecam, niby on miał być taki z efektem glow, jeszcze na razie się do niego jakoś tak nie przekonałam, jeszcze go wypróbuję na ciało, bo nie próbowałam, tylko na twarz to próbowałam, to ten jest dużo lepszy. Ma delikatniejszą formułę, ja nie lubię na twarzy czuć, że coś mnie bardzo mocno skrabuje, więc i tak ściera mi twarz, więc ten produkt polecam Wam już bardzo gorąco. To jest rzekomo z przeznaczeniem na twarz i na usta, ale z racji tego, że jeden dostałam, a jeden mam pełnowymiarowy jeszcze schowany, to będę używać tamtego do ciała. Już to zrobiłam 2 razy, ciało jest nawilżone po prostu jak po olejowaniu. Jeżeli taką końcową fazę lubicie nawilżenia na ciele, na twarzy, to Wam się spodoba, bo tak jak powiedziałam, lubię tłuste, takie konsystencje, takie wiecie, bardzo, bardzo skoncentrowane, bardzo takie wyraziste i takie konkretne. No, więc teraz to już na pewno wszystko. Dopijam moją zimną kawę. Wam dziękuję za długą chwilę uwagi. Coś czuję, że będę musiała podzielić ten filmik chyba jakoś na 2, bo jest długi. Chyba, że dodam Wam godzinny, jeżeli oczywiście YouTube to ogarnie i to przetworzy. I co? I mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Produkt jeszcze jeden, o jakim nie powiedziałam, bo go tak odstawiłam na chwilę, ale na pewno jest moim ulubionym. Jeżeli chodzi też o rozświetlenie, gdyby nie to, co mam, to na pewno ten produkt AA. AA by Magda Pieczonka, ten rozświetlacz w kremie, fantastyczny, daje przepiękną taflę. Często go używałam, zresztą możecie zobaczyć tutaj zużycie. Nie pachnie, ale uwielbiam jego wykończenie. Na pewno też wiosną na dekolt wspaniale wygląda. To jest też taka tafla. Zobaczcie, taka tafla odbijającego się światła. Także również fantastyczny rozświetlacz, krem. Można to używać na całą twarz, wygląda fantastycznie. Jeżeli nie macie zmarszczek, ja mam mimo wszystko trochę zmarszczek w okolicy pod oczami, w ogóle mi nie przeszkadza absolutnie ten produkt. Przepięknie odbija światło, przez co jakby mniejszą uwagę skupia też na tych zmarszczkach. Mimo wszystko, nie wiem jak to się dzieje, ale tak to jest. No i to jest nawilżający rozświetlacz z pielęgnacyjną formułą, bogatą w ekstrakt z żurawiny, witaminę C i betainę. Pomaga uzyskać promienną skórę, delikatnie ją rozświetlając i rozjaśniając. Zawiera odbijające światło, opalizujące mikropigmenty, które optycznie zmniejszają widoczność drobnych niedoskonałości, przy tym też zmarszczek właśnie. W efekcie skóra wygląda świeżo i jest aksamitnie gładka. Używa jako bazy pod makijaż, można, aczkolwiek ja tego tak nie robiłam. Bazy pod cienie, rozświetlacza do twarzy, dekoltu, ramion, obojczyków, nóg. Nanieś palcami, pędzlem, gąbeczką bezpośrednio na skórę. Nie podrażnia i nie zapycha porów. Wszystko się zgadza, pod wszystkim się podpisuje, poza tym, że nie nawilża. Umówmy się, ten produkt nie nawilża. On od razu jakoś tak wysycha, skóra jest gładziutka i na pewno nie jest nawilżona pod spodem. Także AA Diamond Glow to jest też mój ulubiony rozświetlający krem. No, mam jego chyba z 3 opakowania, więc tak. No i oczywiście moim ulubieńcem były płatki pod oczy Christian Breton, których już nie mam, których już nigdzie nie mogę kupić, więc nie pokażę żadnych płatków, bo mam inne, ale to nie są gdzieś moi ulubieńcy, ale jeżeli mogę podpiąć, to płatki Christian Breton, fioletowe pod oczy, anti-wrinkle. No, to były moi ulubieńcy. No i to wszystko. Żegnam się z Wami, bardzo dziękuję za chwilę uwagi, dajcie znać, jakie filmy jeszcze byście chciały, żebym Wam nagrywała, może jeszcze o czym więcej bym Wam powiedziała, tak, także co Was jeszcze ciekawi, piszcie w komentarzach pod filmem, ja z chęcią poczytam i się do tego ustosunkuję i coś jeszcze więcej dla Was ponagrywam. Także wymieńcie swoich ulubieńców, będę bardzo ciekawa i wdzięczna, a tymczasem odzywam się do Was niebawem, bajo!